Wiosną tego roku Unia Europejska postanowiła wymusić na Polsce i opornych krajach wschodniej flanki przyjęcie migrantów. Do tego celu służy tak zwany pakt albo mechanizm relokacji. O tym mechanizmie, o przyczynach, dla którego on się pojawił w maju, zapytamy Zbigniewa Kuźmiuka, eurodeputowanego Prawo i Sprawiedliwość, europejscy reformatorzy, konserwatyści i reformatorzy. Dzień dobry, panu. Dzień dobry panu. Dzień, dzień dobry Państwu. To takiego no, panie się zdarzyło w maju właśnie to podczas prezydencji szwedzkiej nie ulega dla mnie wątpliwości, że, że to była inspiracja niemiecka. Niemcy doszli do wniosku, że nie, nie są w stanie po, po, poradzić sobie z tą imigracją jeszcze z lat 2015-16. Większość tych ludzi mimo upływu lat nie pracuje. Nie A niemieckie korzysta... badania opinii publicznej pokazują, że. Liczba osób, które otrzymują pieniądze w Niemczech za to, że tylko tam sobie są, sprawia, że rośnie bardzo gwałtownie poparcie partii AfD. Ona jest oczywiście prorosyjska. Tak, to prawda. W związku z tym to stanęło dosyć szybko na, na, na Radzie. Zresztą parlament przyjął stanowisko w tej sprawie jeszcze wcześniej, bo, bo, bo w kwietniu. Także Rada Unii Europejskiej przyjęła wstępne stanowisko w tej sprawie. W tej chwili zaczyna się tak zwany trilog, czyli ostatecznie uzgodnienie tych norm prawnych. No, jak pan doskonale wie, zawartość tego polega na tym, że albo przyjmujemy imigrantów według algorytmu opracowanego jeszcze w 2015 roku, czyli proporcjonalnie do liczby do liczby ludności. Danego kraju, jego zamożności i innych tam czynników. W przypadku Polski byłyby to naprawdę duże, duże ilości, a jeżeli nie, to 22 tysiące euro za każdego nieprzyjętego to byłby dochód budżetu i miałby wspomagać kraje, które sobie z migracją nie radzą. Te działania, panie pośle, trwają od 2015 roku. Różne programy, wyzwania, hasła itd. i tak um, dalej. Zadam pytanie retoryczne. Czy polityka Niemiec, bo to Niemcy kierują Unią Europejską wobec napływu uchodźców odniosła sukces? No nie, to jest ewidentnie klęska Niemiec. No, Niemcy uznawały, że to zaproszenie Angeli Merkel będzie służyć jej gospodarce. Spodziewały się, że będą tam inżynierowie, lekarze, ludzie, którzy będą chcieli pracować. Srodze no, się na tym zawiedli. I teraz tymi ludźmi chcą się podzielić z całą Europą. Ogłoszenie tego, tego nowego mechanizmu zresztą spowodowało znowu presję migracyjną na Europę, no bo przecież do tych ludzi, którzy gdzieś tam próbują się z Afryki wyrwać, dotarło, że skoro za każdego nieprzyjętego imigranta kraje członkowskie mają płacić po 22 tysiące euro, to ci ludzie są niesłychanie cenni. Widać, Europa ich potrzebuje. No i w związku z tym rozpoczął się na nowo ten, ten szturm, który przybrał o, o, ostatnio, jeżeli chodzi o Lampedusie, rozmiary, no można powiedzieć inwazji. Bo no i właśnie wcie... w sobotę była tam pani von der Leyen, wezwana przez Georgię Meloni. Giorgia Meloni, rozumiem, spodziewała się jakiejś pomocy ze strony Unii Europejskiej. No i czego się doczekała? No do, doczekała się przedziwnych stwierdzeń. No po, po pierwsze tego, że... Trzeba tych imigrantów rozlokować w krajach członkowskich, w domyśle krajach Europy Wschodniej, które do tej pory imigrantów nie przyjmowały. Co moim zdaniem ten sygnał jeszcze mocniej napędzi tę imigrację, no bo skoro Lampedusa ma nieduże moce przepustowe i jeżeli zjawiło się tam 10 tysięcy ludzi, to tak naprawdę kolejni nie mają gdzie, gdzie przybić do brzegu i i, i, I tam się znaleźć, no to jeżeli bardzo szybko będzie się ich upłyniać z, z tych obozów przejściowych, to w oczywisty sposób y, 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 mafie, które zajmują się przewożeniem tych ludzi przez Morze Śródziemne, tylko będą zacierały ręce. Panie Ta... profesorze, bo generalnie Unia Europejska jest taką, na zewnątrz prezentuje się jak państwo. Ma rząd, Komisję Europejską, ma parlament. Parlament Europejski, ma Sąd Najwyższy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ma nawet Straż Graniczną, czyli Frontex. Jak tak podrapać troszkę po e, powierzchni tych zjawisk, to się okazuje, że Parlament to nie Parlament, rząd no to nie jest żaden rząd, bo nie reprezentuje przecież poszczególnych krajów. E, wreszcie Trybunał Sprawiedliwości nie składa się z sędziów, tylko wybranych politycznie działaczy albo takich, którzy po prostu tam są i już bo nie chcą oddać swojego stołka, przedstawiciel, ja nie wiem, kogo reprezentuje, pan Safian, ale na pewno nie Polskę w tej chwili. No i wreszcie e, agencja Frontex. Do, do czego służy w Unii Europejskiej agencja Frontex? No, do wspomagania krajów członkowskich w ochronie granic. No, ale jak pan wie. ochroniła ja jakąś pan... granicę? Bo zdaje się, że są no nie, agenci no właśnie, Frontexu we Włoszech że, że, i co że, robią. Ona ma swoją siedzibę w Polsce i poprzedni jej szef został zdymisjonowany za to, że chwalił Polskę, jeżeli chodzi o ochronę granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, tę granicę z Białorusią, polską stanowczość budowanie przez Polskę, Polskę tego muru, nieprzepuszczanie imigrantów, zawracanie, uważał to za działania słuszne, no ale okazało się, że jego zwierzchniczka, pani Ilwa Johansson, jak się tylko o tym do, dowiedziała, doprowadziła do jego dymisji, więc... Co nam to mówi, szczerze... o, co nam mówi o to o zadaniach tej agencji? Wbrew... No właśnie, ta agencja ma raczej rozliczać służby graniczne krajów członkowskich z, z tego, jak... Wpuszczają nie, nielegalnych imigrantów, bo to przecież generalnie biedni ludzie i trzeba im, im pomagać. Takie jest to lewicowe, żeby nie powiedzieć lewackie podejście do problemów imigracji. I to widać także w, w tych wypowiedziach pani von der Leyen. Ona wprawdzie lewacką nie jest, no należy do Europejskiej Partii Ludowej. Wydawało mi się, że. arystokratką, powinna, prawda? Tak, powinna, powinna że te, te wartości, które Europejska Partia Ludowa ciągle ma zapisane w, tej, w tym swoim statucie, powinna propagować. No ale widać, że żeby się utrzymać na tym stanowisku, potrzebuje lewicowego wsparcia. I w związku z tym. Tańczy tak, jak jej europejska lewica zagra. Smutne to wszystko. No, pani Giorgia Meloni, w obecności pani von der Leyen, powiedziała, że jej zdaniem rozwiązanie tego problemu polega na tym, aby Unia Europejska wreszcie zaczęła solidnie chronić swoje granice zewnętrzne. Natomiast jeżeli chce zatrzymywać tę falę nielegalnej imigracji, to powinna podpisywać porozumienia z krajami. Z których ci, ci imigranci po, pochodzą, i wspierać je w ich rozwoju. Natomiast to na to pewno. To od... przypadek z Tunezją, prawda? W czerwcu było tak, to spotkanie Właśnie... i zdaje się, że Unia Europejska chyba na wniosek pana Borela, ale tak naprawdę to przecież von der Leyen swoich zobowiązań wobec Tunezji nie zrealizowała, czy ja to dobrze odczytuję. Tak, tak, tak. Rzeczywiście. przed wakacjami takie porozumienie pani Meloni wynegocjowała. Doprosiła panią przewodniczącą von der Leyen, rzeczywiście padły tam zobowiązania, że w dłuższym okresie czasu Unia Europejska przeznaczy około miliarda euro, w tym także te pieniądze o charakterze rozwojowym przekaże, ale pierwsza transza miała wynosić 250 milionów euro. Tunezyjczykom chodziło przede wszystkim o zakup sprzętu dla Straży Przybrzeżnej, która skutecznie mogłaby zawracać te łodzie przebytnicze. No i proszę sobie wyobrazić, że przez te parę miesięcy Tunezja nie dostała ani jednego, ani jednego euro. Co więcej, okazało się, że no właśnie pan Borrell, który reprezentuje europejską lewicę, a także lewica w parlamencie europejskim, te pieniądze zablokowała powiedziano publicznie, że Tunezja no, nie jest demokratycznym Ale krajem. Ale oczywiście Niemcy zrobili, żeby ukarać Włochy, żeby pani Meloni straciła władzę, więc, bo więc po czymś takim no właśnie, jej legitymacja już jest znacznie mniejsza niż było wcześniej. I no, tu wnioski pewnie są Panie teraz... Panie redaktorze, je, jeżeli pan pozwoli, to taki znamienny obrazek było to orędzie o stanie Unii, wygłaszane przez panią von der Leyen podczas niedawnego posiedzenia w Strasburgu. Byłem, byłem obecny na sali. Pani von der Leyen mówiła, no bo przedstawiała jakieś plany na przyszłość, mówiła o takiej nowej strategii zrównoważonej, zrównoważonym przyjmowaniu imigrantów, co by to nie miało znaczyć, a w tym czasie odpowiedzialna za, za te, te sprawy pani Ilwa Johansson robiła na drutach jakąś skarpetkę czy rękawiczkę. Więc to jest jakby obrazek pokazujący funkcjonowanie tej instytucji. A wyzwania osób... są bardzo poważne. Państwa europejskie muszą same się z nimi mierzyć i zakładać, że z Unii Europejskiej nie tylko nikt nam nie pomoże, ale jeśli tu się pojawi, to będzie przeszkadzał. Ja przepraszam, że generalizuję, ale takie odbieram. Nie, nie, ni 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 niestety, tak I, i powiedzmy sobie otwartym tekstem: no przecież postawiliśmy ten, ten mur na granicy białorusko-polskiej. E Kosztował miliard sześćset milionów, olbrzymie pieniądze. Dzięki temu zatrzymujemy tę falę imigracji, która przecież, powiedzmy otwartym tekstem, przez Polskę, by tylko przeszła i zameldowała się w Niemczech. I ani jednego euro absolutnie na jakiegokolwiek zwrotu. A, a Niemcy kosztów. nam z wdzięczności obsmarowują nas w swoich mediach i, i w Parlamencie Europejskim. Y i biją Panie pani Agnieszce Holland, która nakręciła film Zielona Granica, pokazujący zbrodniczą polską straż graniczną. Referendum. Pytanie, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Załóżmy, że będzie istotny El, odłam polskiego społeczeństwa. Opowie się tak, nie popieram czegoś takiego niech z tego przymusowego mechanizmu relokacji nie będzie jakie to daje narzędzie polskiemu rządowi jedno zdanie już na sam koniec panie redaktorze gdyby była frekwencja powyżej 50% byłby to nieprawdopodobny mocny argument mówiąc inaczej żaden polski rząd nie mógłby się zgodzić na ten unijny mechanizm relokacji dla prawa i sprawiedliwości już niezależnie od frekwencji wystarczy odpowiedź na nie też pokażemy że to jest stanowisko polskiego społeczeństwa i zdecydowanie Będziemy przeciwni temu, temu rozwiązaniu, które leży na stole. Przy okazji, europosłowie lewicy głosowali za nim, europosłowie platformy wstrzymali się od głosu, ale nie byli przeciwni, a europosłowie PSL-u ze strachu wyciągnęli karty i nie głosowali. Czwarte pytanie referendalne. Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, bardzo dziękujemy za Dziękuję udział w tym krótkim pozdrawiam. programie. Program referendalny, proszę państwa. Możemy zatrzymać eurokratów, możemy decydować o Polsce, tylko musimy wziąć udział w referendum.